20 stycznia 1933 roku Adolf Hitler został mianowany kanclerzem Niemiec. Po porażce, która spotkała Hitlera 10 lat wcześniej, gdy w 1923 roku starał się przejąć władzę siłą, doznał klęski i trafił do więzienia, zdecydował się na legalne przejęcie władzy. Temu sprzyjała niestabilna sytuacja polityczna i gospodarcza w Republice Weimarskiej na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Narodowo-socjalistyczna niemiecka partia robotników, partia o charakterze antysemickim, antykomunistycznym i antydemokratycznym, żądająca zniesienia ograniczeń, które na Niemcy nałożył traktat wersalski, a ponadto obiecująca ludziom pracę, zyskiwała poparcie społeczne i w kolejnych wyborach uzyskiwała coraz lepsze wyniki. Wygrała wybory w 1932 roku. Gdy Hitler został kanclerzem, Niemcy szybko przemieniły się w państwo totalitarne, kontrolujące społeczeństwo i duszące w zarodku wszelką opozycję. Rozbudowano aparat bezpieczeństwa, m.in. Gestapo, tajną policją państwową. Tworzono obozy koncentracyjne, do których trafili przedstawiciele partii politycznych, które zajmowały opozycyjne stanowisko wobec rządu. Wprowadzono ustawy represjonujące Żydów. W Niemczech zniesiono swobody obywatelskie i wprowadzono stan wyjątkowy, który przetrwał do 1945 roku.